Kochani, już zbliża się zachód słońca, a ja chciałem wam przedstawić dzisiejszy film, w którym dowiecie się, jak pachnie szabas, czy Izraelczycy są bardziej wysportowani od Polaków, jak wyglądają wzgórza jerozolimskie, jaką osobę, jaką interesującą osobę poznałem przypadkowo na szlaku, jedyną osobę, którą spotkałem w ciągu 6 godzin wędrówki przez wzgórze jerozolimskie. Zobaczycie grotę, do której mało nie wpadłem, zobaczycie przyrodę, kwitnące migdały, tymianek, miętę świeżo rosnącą, którą znalazłem w rezerwacie, zwierzęta, które są na wzgórzach jerozolimskich, przepiękne widoki, których na pewno nie widzieliście. Ja nie widziałem jeszcze takich widoków w Izraelu. Nie widzieliście w Izraelu, ponieważ w Izraelu głównie zwiedza się miasta, a to są widoki przyrody. Oczywiście jest morze, ale to, co zobaczyłem, zaparło mi dech w piersiach dosłownie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Na koniec informacja też, jako ostatni fragment tego filmu. Jak można wyemigrować do Izraela, dostać pracę i tam zamieszkać. Także zapraszam was serdecznie do tego odcinka. Kochani, witajcie. Witajcie w poranek szabasowy w Izraelu. Chciałem wam pokazać, że jak wygląda poranek w takim mieście jak Modiin. Otóż wygląda w ten sposób, że mijam na ulicy praktycznie co chwila, dosłownie co parę sekund, jakąś osobę, tak jak tamta pani, tam przede mną, które uprawiają jogging. Nie wiem, to jest jakiś bardzo wysportowany naród. Wszyscy dbają o siebie, jedzą bardzo zdrowo. No dobrze, nie wszyscy. Jest sporo otyłych osób, nawet muszę wam oddać punkt Polsce, ponieważ w Polsce jest znacznie mniej otyłych osób. Ale to wszystko przez te burekas, przez mięso. Jedzą sporo mięsa. No i bardzo dużo pity, węglowodanów, pita falafel to podstawa. Czasami na osobę otyłą mówi się brzydko pita falafel. O, tam pan też biegnie. Pobieg. Słuchajcie, no. W każdym razie jestem pod wrażeniem Izraelczyków. To jest jakieś, nie wiem, miasto maratończyków, biegaczy. W Warszawie tego nie ma. Kolejna rzecz, jaka uderzyła mi, no dobra, do nosa dzisiaj rano. Otóż zauważyłem, że szabas ma swój zapach. Jest to zapach, nie uwierzycie czego, węgla drzewnego, ponieważ Izraelczycy nie palą w kominach węglem, bo nie mają kominów, mają tylko panele słoneczne, ponieważ większość roku mają sporo słońca, wykorzystują tą energię do ogrzewania wody. Nie muszą ogrzewać domów, bo jest ciepło. No dzisiaj jest chyba najzimniej 11 stopni. Prawie jak w Warszawie, z tego co słyszałem. No i co jeszcze? Izraelczycy dzisiaj rozpalają grille po prostu w swoich ogródkach, dlatego wszędzie rozpościera się zapach węgla drzewnego, jak idzie się przez takie miejscowości, gdzie są domki jednorodzinne, wille. I to jest zapach szabasu właśnie. Tak wygląda, tak czuć szabas. Kochani, zobaczcie, gdzie jestem. Dookoła nie ma mnie żywej duszy, są same skały. Prawdopodobnie jakieś zwierzęta też pojawią się za chwilę. Podobno jestem na terenie rezerwatu, który jest 30 km od Jerozolimy. Oddaliłem się od domostw ludzkich, oddaliłem się od dróg, od autostrad i postanowiłem pójść w wędrówkę, na wędrówkę na te skały, tam co widać daleko. I zobaczcie, jakie tu piękne kwiaty są. I niesamowita cisza. Jest po prostu pięknie. Pięknie. Zaraz wam więcej pokażę. Hey guys, it's Cynthia. Cynthia? Cynthia. Cynthia? Yeah. Cynthia is from States and from Israel. She's Israeli American and I met her during hiking in the mountains. It's a small hills actually, not the mountains. That's right, it's not the mountains. But for Israelis, it's the mountains. But tell my viewers, it is Judea or what is the area here? No, we're still in the Green Line. We're still in Israel proper. Israel right now, proper. And we're in the foothills of the Jerusalem mountains. Okay, let's see around behind us. It's nice. It looks nice. Yes. It's okay. More beautiful than us. All the flowers. Okay, we keep walking.
by. These are what? These are all almond trees that are in bloom now, and when the fruits come out, you can dry them and make almonds. It's like in Japan, but it's almond. Almond, it's not cherry. It's a nut. Yeah, it's cherry. It's a nut. Yeah, it's a nut. Show it to you. Walk up to a tree and I'll show it to you. Okay, that's great. It's a lovely place. Bee. 12 different flowers. I saw a bee. And I saw a bee? No, the bee is too cold for the bee. No, there was a bee. Come on. I'm so excited. It's Polish person. Did you want that for your podcast? And okay, in February, in February, a bee, you know? It's something. It's something. Okay. Zobaczcie, tak wyglądają migdały, almonds. We call it migdały in Polish. Migdały? Migdały. Migdał is one almond. It's almond tree. Okay, how not to die here? Or break an ankle, or break legs. yeah, you really have to watch when you're walking. And by the way, yes, there are open holes here too that were wells. So you need to. You know, I'm happy there are no mines here. No. Landmines. That's up in the Golan. Oh. Now the insects got it already. So it's rotten. Find another one. It's rotten. Yeah, this one is, yeah. Because okay. These are the almonds from last winter. Yeah. We have to try and find a fresh one. But maybe I'll take one. Yeah. Wow. Do you recognize it? Yes, but I never saw it like closed. Okay. I'll try not to bash it this time. But you can eat this? It's yeah, sure. You can eat the fresh ones. People here eat fresh almonds. Yeah, it looks fresh. Yeah, no, it's here. It's here. Then right. See, but you see, it's all so shriveled. And yeah. It's not. Okay, no, we'll spend too much time looking almonds. For. It's soft. Okay. What about the shape? I don't know. No, roll it around. You do know. I do know? Yeah, the shape of it. The shape of it? Really? Tell me. Look. What is this? Look. Yeah. There are four sides. It's square. Yeah. You see, it's not a round stem. It's a square stem. Ah, yes. See? Yeah. So when you find a plant that has a square stem, it's mint. Ah, so it's a mint. It's a mint. Mięta, moi drodzy, to jest mięta. Mięta. Mięta, it's a mint. Nice. You know, guys, I was talking with this lovely lady here and I stopped noticing where I am. And it's beautiful view. These are the Jerusalem mountains, yes? Yes. Oh my god. Let's go there. Oh my god. We're talking too much about politics. Yeah. Let's talk about inspiration. Okay, this is inspirational. This is inspirational. So, well, let's get over there and I'll show you more. I'm a lucky man. I met this lovely lady just like that. She's my guide. I hope for free. I don't have much money on me today. Okay. Now it's good. Okay, so that bridge over there is the longest bridge in Israel. It's the bridge for the train. And it was there for like 10 years before the train, just a couple months ago, finally opened up. I heard there's a problem, issues with this electric line. Oh, there's a lot of issues with it. But there that is. And these are the Jerusalem mountains here. And you're looking past the green line now, okay? So where's the green line? It's really right past these closer mountains, just right past them. So there's like a vineyard we see there. Uh-huh. It looks like it's in the... It's in the territories. It's in the territories. I mean, you see the red rose over there? Yeah. So that's a Jewish town in the territories. Okay. Settlement, people call it in Europe. Right, settlement. And if you were to go beyond this hill, you'd see an Arab town. Yes. They're one next to the other. And then, do you see
over there, there's like a road at the top of a mountain there, and there's an antenna beyond it. Yes. So that's the 443 road, you know? It goes through the territories to Jerusalem. Okay. It, let's see, Jerusalem. This hill that we see there, over there, it's part of Jerusalem already? No. How far is Jerusalem? It's 30 kilometers. Exactly what I said. This is, you see, there's something on the hilltop over there? Yeah. I believe that's Nataf. It's a Jewish town right outside of Jerusalem. But you can't see Jerusalem from here. This is Nataf. Okay. To jest cudowna przyroda. Popatrzcie. Słychać ptaki. Nie jak polskie skowronki, ale słychać ptaki. Piękne. Spotkanie z Synti to była chyba najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła w Izraelu. I powiem wam szczerze, nie zapomnę tej rozmowy, wiele rzeczy nie nagrałem. Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o psychologii, rozmawialiśmy o relacjach polsko-izraelskich, polsko-żydowskich. Synti pracuje dla NGOs, pracuje z partią konserwatywną, ale jest sekularna, że tak powiem. Jest świecką osobą. I nie religijną, jak się okazuje, ale stara się sprawić, żeby Izrael właśnie był bardziej otwarty, mniej konserwatywny. To jest właśnie bardzo ciekawe. Znaczy, nawiązaliśmy kontakt. Mam nadzieję, że wystąpi w moim podcaście wkrótce. A spotkałem ją po prostu tutaj na skałach, na szlaku. Tak się nawiązuje znajomości, moi drodzy. Także ja nie wiem, jak to nazwać. Jest to tak zwany jerozolimski Tinder, czyli skały, gdzie najlepiej można poznać fajne osoby. Polecam. Kochani, udało mi się zejść z tej góry, którą widzicie tam, za mną. Tam. Idę już tą ścieżką jakiś czas. Już mam ze sobą chyba z 10-15 km spaceru po skałach, po górach. Jest cudownie. Dawno nie chodziłem po górach, nie sądziłem, że w Izraelu mi się to uda. Myślałem, że będę zwiedzał tu tylko miasta i mury. I albo Jerozolim, albo plaże w Tel Awiwie, Akko czy w Hajfie. A okazuje się, że wzgórza wokół Jerozolimy kryją wspaniałą przyrodę. Są zwierzęta dzikie, piękna roślinność, drzewa, z których zrywałem migdały. Drzewek oliwnych jeszcze nie widziałem. Pewnie są, ale ich nie rozpoznaję. Ale będę wam pokazywał to, co zobaczę ciekawego. Także przyszedłem stamtąd. Idziemy tędy. No i zaraz zobaczycie widok. Patrzcie, przygotujcie się. Powoli. Doszedłem do takiego płotu. I tam rozpościerają się po drugiej stronie terytoria. To jest widok na terytoria palestyńskie. Robi wrażenie. Te winnice, które widzicie tam poniżej, są już na terytorium palestyńskim. Jerozolima jest tam daleko za wzgórzami. To jest jakieś miasto palestyńskie, nie wiem jakie. Potem sprawdzę. Tutaj nikogo nie ma. Poza liniami wysokiego napięcia. Ptakami. No i może wejdę na to wzgórze. Jak myślicie? Warto? Może przy... Słuchajcie, znalazłem coś. Studnie. Właściwie groty. Nie będę tam wchodził, bo jest dość niebezpiecznie, podejrzewam. Nie chcę zrobić telefonu. Ale łatwo wpaść. Czy one są wszędzie. Właśnie Synti mnie ostrzegała. I tu jest kolejne wejście do tej studni. Wow. Kurczę, muszę uważać pod nogi. O! Są miny, ale jedyne miny widzę to te, co krowy pozostawiły. Także całe szczęście to tyle, co mogę powiedzieć na temat min. No dobra, teraz będę uważał, dość już filmowania. Słuchajcie, pogoda płata figle. Przed chwilą padał grad. Udało mi się dopiero wyjąć dopiero telefon, bo byłby cały zamoczony, ale zobaczcie, to tutaj znalazłem. Krówki.
i jakieś kaczki. Ja nie wiem, co to jest, jakieś dziwne ptactwo. Coś ciekawe, to nie widzę tutaj w ogóle rolników żadnych, pasterzy. Nie ma ich, są same zwierzęta. Tak jakby, nie wiem, one były tak jak w Polsce, chyba przeprowadzane o świcie i zabierane w dziurę. I sobie samo się pasą. No podejrzewam, że ten system działa tak samo na całym świecie. No ale nie wiem, czy w Polsce są takie widoki. No pewnie są w górach. Ale jednak to jest Ziemia Święta. Chciałem, żebyście razem ze mną posłuchali ptaków i wiatru. Mam nadzieję, że mikrofon nie przeszkadza, ale słychać takie ich skowronki. Jest ciepło. Przed chwilą padał grad, teraz znowu jest słońce. Wychodzi zza chmur. Posiedźcie sobie ze mną trochę. Słuchajcie, dotarłem do miejsca, gdzie widzę ludzkie jakieś osiedla. Nie, tam są palestyńskie, a z tej strony są izraelskie. Więc już powoli dochodzę do cywilizacji. No i jedna lekcja z takich wędrówek. No nie jest to Negev, nie jest to lato, ale kiedy wybieracie się na jakąkolwiek wędrówkę w Izraelu, warto wziąć ze sobą wodę. Ja o tym zapomniałem, wypiłem tylko dwie kawy rano i to wszystko. No, gradu nie dało się wypić. Żeby padał normalny deszcz, to tylko grad, niestety. W każdym razie jest super. Naprawdę jest super. Kochani, zaliczyłem niezłą wpadkę. Myślałem, że będę sobie szedł z jednego miejsca w drugie miejsce i wyjdę bliżej, zakończę wędrówkę bliżej miejsca, z którego wyszedłem. Zrobię takie kółko. Okazuje się, że trzeba mieć ze sobą mapy wojskowe, ponieważ dotarłem do kolejnej bariery pod napięciem, wojskowe ogrodzenie, nie można przechodzić. Nie ma innego przejścia, muszę wracać się tą samą ścieżką, tą samą trasą. Ale popatrzcie przez jakie widoki wracam. To same krówki nawet stoją wtedy. Wszystko widzę z innej perspektywy. Właściwie to samo, tylko z innej perspektywy. Jest pięknie i kolejne 3 godziny ładnych widoków, tylko w drugim kierunku. Nieźle. Moi drodzy, jeżeli spodobały wam się moje filmy, to oczywiście łapka w górę, ale nie o to chodzi. Jeżeli spodobał wam się Izrael, to pamiętajcie, że możecie też do niego wyemigrować, jeżeli znajdziecie przodków żydowskiego pochodzenia. Dziadka, babcie, najlepiej rodzinę ze strony mamy. I wtedy możecie starać się o stały pobyt, a potem o obywatelstwo izraelskie. Jest tutaj tak właśnie Centrum Absorpcji i Migracji, Department Absorption and Immigration Department, a dzieło absorpcji Goroda Modi'in. Także Olim Community Center. Olim to są tak zwani imigranci, którzy osiedlają się w Izraelu, przybysze z innych kontynentów. Izrael stara się zasiedlić, można powiedzieć, swój kraj nowymi imigrantami, potrzebuje rąk do pracy, ludzi wykwalifikowanych i ułatwia to. Funduje chociażby lekcje języka hebrajskiego, ułatwia znalezienie pracy, domu. Także zainteresujcie się, jeżeli macie przodków żydowskiego pochodzenia.